to słuchajcie, jednak stwierdziłem, że ja się wystrzelę w kosmos. Patrzmy na tym skraju. Jest taka furtka. Tak, jestem tak zestresowana, tak, że mi gdzieś rozmowy. No i jak przybył tutaj Aleksander Wielki w 333 roku. To... Słuchajcie, a to się znajduje, nie wiem, z 10 km od Kemer? Pokażę wam, jak się w Turcji... Właśnie o, tu i hup. Ona się patrzy na ciebie, bo mówi, zjedz mnie. Zobaczcie. I fajny taki tutaj jest lokalny tutaj danie, czyli pieczenie włosów. Cześć, witam wszystkich. To jest nasz kolejny dzień w Turcji. Właśnie wyjeżdżamy z Kemer i patrzymy sobie tutaj na górki. Zaraz wam pokażę. Widzicie? Góry są bez chmur. To śmigamy teraz na kolejkę. Tak jest. Dokładnie. Zobaczymy się już chyba na górze. No i słuchajcie, dojechaliśmy, piękna pogoda. Zobaczcie, u góry też słoneczko. Iza dostała już ataku paniki. Aż się ręce trzęsą. Pokaż, pokaż. Jakie się ręce trzęsą. Zobaczcie, to jest zestresowana Iza. Ale w przeciągu dosłownie paru minut. A. Dobra, i tak musimy stać, bo tam ten. Tak, słuchajcie, my mieliśmy chwilę i za chwilę do po prostu przyjechały trzy autobusy. A, no i co? U góry jest 12 stopni. A tutaj taka wizualizacja, jak to na Olimpie bogów. Słuchajcie, w każdym razie mówię, u góry jest 12 stopni, na dole my się spociliśmy, bo jest po prostu gorąco, tam będzie już 12. Słuchajcie, ja wam też rzucę w linku adres strony tutaj tego, żebyście sobie mogli zobaczyć, jaka jest w ogóle pogoda, to znaczy temperatura, czy jest zachmurzone na stacji dolnej i na stacji górnej i to sobie możecie sprawdzić. My sobie nie wiedzieliśmy o tym dopiero, wszyscy wiedzieliśmy, tak, jak przyjechać. Widzę, że tu podjeżdżają, słuchajcie, autokary i oni mają zrobione bilety, bo tak, oni po prostu przeszli po kasy, tak, i stoją już w kolejce, natomiast... No, wiesz, no to są takie zorganizowane grupy i tak jak, słuchajcie, wczoraj byliśmy, mimo że było pochmurno, to i tak te grupy tutaj przyjeżdżały, nie? Bo mieli już kupione bilety. Ale wczoraj były takie chmury, że... Tak, no, beznadziejnie było, dlatego... Dobrze, idealnie nam się udało dzisiaj. Ustawiłam dzisiaj dobrze. Tak, dokładnie. Nie wiadomo, jak będzie o 14, tak jak no nie wiadomo. Ale to już nas nie będzie obchodzić, kochani. I jeszcze z takich ważnych informacji, $44, oni tu przeliczają, widać, na dolary, za wjazd za jedną osobę w obie strony. W jedną stronę jest 30. Tylko nie wiem, ty, jak jest w jedną stronę, to co, schodzisz później? Chyba tak. Strony, tak? Możesz kupić w stronę. Czyli w jedną stronę jest 30 dolarów. A my wzięliśmy dwie. Taka sprawa, można by 40 minut chyba maksymalnie zjechać. A nie wiem, jakie są... Czy też są jakieś... Nic, jakoś nikt nic nie mówi. Czy takie są jakieś zasady? Nic nie mówi. Także mi się wydaje, że to nie ma. Taka spora ta gondola, nie? I jak się czujesz, kochani? Powiedz naszym widzom. Może na górze wszystko. Słuchajcie, ona jest tak osrana. Szkoda gadać. Zobaczcie, tu u góry jest też restauracja, kawiarnia, pijalnia, sklep. O, patrz, Photoshop. Hello. Hello. Wow.
Słuchajcie, jest chłodnie, naprawdę. Ale jak jest te słoneczko, to jest tutaj bardzo fajnie. Jesteśmy, zobaczcie, znacznie wyżej niż jest pułap chmur. Tu mają, widzę, lotnisko przygotowane. Poszukujemy teraz bojącą się Izę. O kurde! Iza! Ale to jest niezłe! Co? Ty, ja muszę zobaczyć, dlatego sztuję. Nie, proszę cię, nie. Nie skacz z tego. Słuchajcie, co prawda nie będziecie mieć już na to wpływu, ale powiedzcie mi, czy powinienem wystrzelić się z tej katapulty. Proszę cię, nie. Iza się boi, żeby się musiała sama wracać do Polski. Nie wystrzeli? To słuchajcie, to zatrzymam się. Tak. To zatrzymam się na tamtej wysepce na dole. No, w każdym razie. O, tam z tamtej strony mam. Tu mamy Kemer. Tam spaliśmy, tam byliśmy. Są jeszcze inne miejsca. My jeszcze gdzieś tutaj pojedziemy. Tu są jakieś takie ruiny. Nie pamiętam teraz, jak to się nazywa. W każdym razie. Nie wiem, ile to jest. 10 minut może tutaj lecieliśmy i jechaliśmy. Jesteśmy na wysokości 2365 metrów. Ale tu musicie tylko i wyłącznie się dostać, jak nie ma chmur. Bo tutaj po prostu inaczej to jest bez sensu, bo nie będzie tego widoku. Co prawda, my jesteśmy nad pułapem, więc jakbyście tutaj wjechali, to pewnie tutaj byłoby słońce, ale dookoła mielibyście takie mega mleko. No, to słuchajcie, jednak stwierdziłem, że ja się wystrzelę w kosmos. Nie. Iza. Nie, no proszę, nie. Iza, zróbmy tak. Pójdę tutaj, szybko się ubezpieczę na 10 milionów złotych. Co? Kurde, ja nie mogę nawet na to spojrzeć. Ja się ubezpieczę tutaj na 10 milionów złotych i ty z tego powodu, to jest tak, albo ja, albo 10 baniek. Co to ty sądzisz? Nie, co? Nie. Nie, ja po prostu nie chcę, żebyś ty... Słuchajcie, poczułem się jak dziecko. Chciałem się po prostu pobawić. A tu jak zwykle kobieta po prostu... blokuje faceta, no. 10 baniek ci daję. Nie. Ale powiem wam, to jest... my sobie tu żartujemy. Ale słuchajcie, to jest mega ekstremalne. Bo ta maszynka... Zobaczcie sobie. Katapulta na jedną osobę. Zobaczcie, ona stoi zaraz przy samej krawędzi. Czyli praktycznie po wystrzeleniu, to tak jakbyście byli, nie wiem... w powietrzu na wysokości prawie 2,5 km nad poziomem morza. Słuchajcie, sama impreza wcale nie jest droga. To jest 50 euro w porównaniu z tym, co byliśmy na zipline, gdzie trzeba było zapłacić 80, to można powiedzieć, że to jest za pół ceny. Naprawdę. 50 euro tylko, zjadę. Słuchajcie, ja skaczę, więc szukamy dla Izy nowego chłopaka. Ale będzie miała 10 baniek. Słuchajcie, w końcu jesteśmy na Olimpie. To ja bym poszukał za jakiegoś boga może, co? O mój Boże, znalazłam. Proszę. Zeus we własnej postaci. O sobie tutaj. Fajnie. Pięknie jest. To może pójdźmy tam. Zobaczmy na tym skraju. Jest taka furtka.
ta furtka prowadzi do siedziby samego Boga. Tam się mieści właśnie jego komnata i łoże, gdzie on właśnie z Herą sobie śpi. Zapraszamy. Z Herą chyba. Z czym? Z Herą. Z Herą, to jest dobrze. No. Taką Herą? No. Ale ty, jaki widok niesamowity, co? Powiedz mi, czy z Kasprowego uzyskałabyś taki efekt? Co? Co ty z tym Kasprowym? A nie? Nie. A gdzie to się na wyjeżdża? Gdzie się co? Gdzie się wjeżdża? Na Kasprowy? Czy na Giełmę, czy gdzie to jest? Gdzie się wjeżdża? Ja nie wiem, no przecież ja tam jeżdżę. No gdzie się wjeżdża? Na Kasprowy, Kasprowy. No, ale mnie wkręca. Nienawidzę jej po prostu. Nienawidzę. Słuchajcie, jak szybko można z jednego uczucia przeskoczyć na drugie, no? Jak cię wkurzy taka baba. Iza, czyli wejście na Wezuwiusza nie będzie dla ciebie problemem. On jest niżej. Dobra, to następna taka górka to Wezuwiusz będzie. A żeby było trudniej, to tam nie ma kolejki. Tam trzeba na piechotę. Może dla niej lepiej, bo ona się boi tej kolejki, jak nie wiem. Jeszcze muszę zjechać. A jeszcze musi zjechać. Ale w dół to już wiesz. O, i słuchajcie, tu podobno się jeszcze na górę wchodzi. Żeby już bardziej było wyżej, to się nie da. Bo tylko można wejść jeszcze na raz, dwa, trzecie piętro. To jest tak, do takie miejsce. Gdzie robią wam zdjęcia oczywiście. Nie będę się nawet pytał o cenę, bo pewnie cena jest kosmiczna, ale można sobie zrobić i wam od razu tutaj pewnie albo w wersji elektronicznej, albo w wersji papierowej wam dadzą. Jadę na taras. Wrócę zaraz. Ty, no ale czekaj, no ty nic nie wciskasz tutaj. Ty jest tak zestresowana. Powiem wam, że tak naprawdę tak, jestem tak zestresowana, tak, że mi gdzieś rozum odejmuje. Tak, dokładnie. Powiem wam, że poprosiłem ją, żeby coś nam nawet powiedziała, to coś zabarkotała po prostu. Ona nie jest w stanie nawet gadać. Dobra, wychodzimy. Wow. No, Baku, Wiena. Tak, za mało było tych wysokości, trzeba było jeszcze 3 piętra w górę pojechać. I teraz tak, mamy Wiedeń 1700. Co tam dalej mamy? Czyli tu Europa jest. Ankara 400. Kuwait 1800. Seul 8 koła. Ale czemu akurat na Wiedeń się uparli? Ja co to? I co, masz wrażenie, że jesteś mega wyżej te 3 piętra? Nie. Jest tylko bardziej taki fajny taras widokowy. Tam już niestety nic nie widać. Chmury opanowały. Właśnie dlatego miałem powiedzieć, jeżeli chcecie tutaj kiedykolwiek przyjechać, to zasuwajcie tutaj no maks do 10. Później się robi tak. I tak dokładnie było też wczoraj. My się jeszcze załapaliśmy, że tutaj był fajny widoczek. A teraz mleko. Jakieś pitu-pitu? Pitu-pitu? O pierdołach? Chcieliśmy dzisiaj poruszyć jeden temat. A mianow... Ale tu trzeba też nagrać ten, tak, wiesz, taki. Co? Kurde, poczekaj. No. Tak? Czekaj. To może tak. Chciałem poruszyć tutaj taki temat, a mianowicie, słuchajcie,
przecież to jest seria z Turcji. I do każdego odcinka losujemy karty paliwowe. Jedynym warunkiem jest, że musi być minimum 200 lajków i napisanie komentarza YouTube wybiera najpopularniejszy. Warto spróbować. Słuchajcie, karta paliwowa za darmo nie chodzi, więc zapraszamy. I zachodzi mi, żebyśmy z Olimpu, czy jeżeli jest, bo kamerę to my chyba mamy, nie? Magnesik, o. Weźmiesz? Patrz, jest taki, zobacz na przykład, o taki. Może coś takiego? Jak uważasz? Albo taki. Mały magnes mają. Te będą dobre. Te mi są nawet, te są nawet fajne. Nie? Mam ci tam oderwać? Który? Który, kochanie? Ten? Proszę. No i dobra, wróciliśmy teraz do dolnej stacji. Ten etap mamy zamknięty, musimy teraz zjechać znowu w dół i udajemy się do miasta Faselis. To jest takie starożytne, ruiny starożytnego miasta. Okazuje się, że to jest taka bramka. Pewnie trzeba będzie coś zapłacić, ale jeszcze nie wiemy ile. I zobaczcie od razu, tutaj jest od 8 do 19. Wjazd. Jakieś tutaj drogowskazy, ale wszystkie są w lewo, więc jedziemy. No, tak jak Iza powiedziała, wjechaliśmy i nie wiemy co dalej. Zapłaskę jest dla ciebie. No. Chyba tu parking jest dobry. To staniemy tam po prawej stronie chyba za tym samochodem, nie? A będziemy akurat w cieniu, to będzie super. A co za... No tutaj są. Jak widać już na pierwszy rzut oka, to jest po prostu miejsce dla miłośników. O. Można kamperem stanąć? To następnym razem kamperem tu przyjedziemy. Myślisz, że oni tu normalnie ten nocują? Nie wiem, ale zobacz. No? To też jakiś kamper jest. Tak. A ciekawe. Ty, no normalnie tutaj biwakują. Zobacz. A. Można mieć jakieś miejsce, żeby sobie usiąść. Może coś nawet zjemy? Może się uda, może nawet coś tu zjeść. Słuchajcie, jak wam brakuje miejsca tutaj, żeby sobie odpoczywać nad morzem, to przyjeżdżacie sobie tutaj na takie ruiny, nie? I odpoczywasz sobie. Podobno to starożytne miasto założyli koloniści z Rodos, którzy się tutaj przynieśli w VII wieku przed naszą erą. Jednakże były to tereny chyba na pewno, przynajmniej później Persji. No i jak przybył tutaj Aleksander Wielki w 333 roku, to był tutaj podobno bardzo mile witany. I to jest tam jakaś nawet złota era, czy coś takiego tutaj w dziejach tego miasta. Jak wiadomo, w późniejszych czasach te rejony zostały ciągnięte do państwa rzymskiego. Było to w 43 roku. A od chyba 5 czy 6 przeszły pod panowanie bizantyjskie. Czyli nastąpił rozkład tutaj tego cesarstwa całego na... No generalnie to już nastąpił wcześniej, ale jak już upadło cesarstwo rzymskie, to przeszło to do panowania bizantyjskiego w V wieku.
podobno jedną z takich tej najbardziej monumentalnych budowli są te akwedukty, które wam przed chwilą pokazywałem. Miasto niestety podupadło tutaj najpierw po oblężeniu przez tureckich Seldżuków. Później było też jakieś trzęsienie ziemi, więc to jakiś był problem z portami chyba. Na skutek tej właśnie tych trzęsień ziemi jakby funkcjonalność portów przestała tutaj się liczyć i właściwie miasto zostało całkowicie opuszczone w XIII wieku. No i tyle, i całkowicie upadło, i to co zostało tutaj to już są jakby pozostałości, ale zobaczcie, są prowadzone tu jakieś prace, przynajmniej pewnie na tyle, żeby uatrakcyjnić tutaj to miejsce do odwiedzania. Słuchajcie, a to się znajduje, nie wiem, z 10 km od Kemer, ta miejscówka, więc tu chyba nawet przyjeżdżają busiki po prostu z Kemer, z tego co zauważyliśmy, Dolmusze, więc pewnie jest to jedno z takich miejsc, które tutaj są jakby must see, bo to nawet wczoraj czytałem wam taką listę i jedną właśnie tutaj z obowiązkowych jakby miejsc do odwiedzenia jest właśnie Faselis. Jeszcze raz wam tutaj pokażę właśnie pozostałości tego akweduktu. A tam bodajże jest jakieś miejsce chyba spoczynku dla zwiedzających, czyli tak zwany mop. Więc pójdziemy sobie, zobaczymy, może tam zjemy jakiś posiłek. Ja tam wciągnąłem jakieś śniadanko. Dla Izy 8 godzina była za wcześnie, więc zjadła pół kilo orzeszków na razie. Nie no, żartuję, ile tam w parce jest, może 100 gram, może coś takiego. Więc jest na samych orzeszkach. A więc, widzę, że tu ludzie siedzą. Zobaczymy tylko, co będzie można tutaj zjeść. Magnesik, Iza? Nie? Powiem ci, ale nawet nie ma tutaj takiego, wiesz, który by pokazywał, że jest z tego miejsca. A tu za bardzo chyba nie zaszalejemy jednak z tym jedzeniem. Tam chyba jest jakiś batonik w samochodzie ewentualnie, no bo co zrobisz? Tak? A zobacz, może kanapeczkę chcesz, czy nie? Nie? No to tyle, to ja zobaczę na mapie, co tutaj jest jeszcze do zobaczenia. Ale zobacz, takie miejsce, gdzie my idziemy, to już jest drugie takie miejsce, powiedzmy atrakcja turystyczna, że po prostu siedzą i coś naprawiają, albo coś budują, prawda? Tak. Że cały czas coś, tak jak byliśmy na tym Tazi Canyon, to przecież oni tam montowali tą barierkę. A to ja nie wiem, co oni robią. Może odbudowują to na nowo. No miejsce na pewno ciekawe dla miłośników ruin. Bo coś tutaj jest do oglądania. O, to widzę, tam ludzie idą. Tam przejdziemy. Tu gdzieś podobny jest amfiteatr nawet. A patrz, tutaj patrz. Mogliśmy tędy pójść. Jakbyśmy nie poszli do tego jadłodajni, to zobacz, jakie wejście do miasta. No, a my idziemy w tym kierunku. Idziemy teraz w kierunku amfiteatru. Podobno, tak czytałem w opiniach, że kiedyś ma zostać odrestaurowany, więc może stąd tyle tutaj robotników jest. Dzisiaj zobaczymy po prostu, jaki on jest w stanie na dzień dzisiejszy. Idąc przez te starożytne miasto, spotykamy wielu podróżników i
turystów. Dzisiaj spotykamy Izę. Pani Izo. Jest pani znaną wielbicielką ruin, muzeów. Co pani może powiedzieć o tym tutaj znalezisku? Beznadziejnie. Fajnie, naprawdę. Słodnie, fajnie, fajnie tu się przejść. No, powiem wam, że tak. To są takie fajne miejsca, no. No. Jest na pewno mniejsze niż na przykład byśmy gdzieś w Ostii. Dużo ludzi też przyjeżdża, widzę, na plażing. Ty, ale... Tak, plażing też, ale zauważyłeś, że normalnie stawiają sobie stoliki i normalnie tak, ten biwakują tutaj, sobie? No. Albo fajne. Znaczy oczywiście to są Turcy. Chociaż nie wiem, ty widziałaś z jakiego kraju były te kampery? Patrz, nie spojrzałem na rejestrację, więc nie wiem. Więc to nie jest tylko miejsce typowo takie, nie wiem, muzealne czy coś takiego. Tutaj ludzie po prostu normalnie przyjeżdżają sobie na zasadzie takiego odpoczynku. Prawda? No. Patrzę pod nogi, bo takie teraz... Tak, ja też. Muszę się wywalić. Ja też. Sprawda, jesteśmy ubezpieczeni, ale wiecie. Co to dzisiaj z tym ubezpieczeniem? Nie wiem. Tak. O, music play. Bo to ten statek chyba. Aha. Chodź. Pokażę wam, jak się w Turcji właśnie o, tu i hup. No wszystko te zakazy to tylko... Ja nie wiem, to tylko taka... A może byś tędy nie przeszedł, tak, na tej zasadzie. Ale jakbyś chciał, wal śmiało. Tylko sugerujemy, że ta linia jest nie do przejścia. Ty, to tak jak tutaj, zobacz, te żółte, te jak police line, nie? No. Policyjne takie te. A, co tu jest? Agora? A to tutaj jest Agora. Tak, znajdujemy się na Agorze. Podobno gdzieś tam czytałem, że były tutaj nawet 3 Agory. Jesteśmy na jednej z nich. Jeszcze co tutaj udało mi się przeczytać, że pracują też dalej tutaj archeolodzy. Czyli oni nie tylko tutaj coś, nie wiem, przestawiają, odbudowują, tylko dalej jakby działają jako no właśnie poszukiwaniu tych starożytności. O, zobaczcie, a tutaj idziemy sobie kawałeczek i zaraz wam pokażę właśnie, jak jest na takich muzealnych miejscach. No ja w życiu nie spotkałem się, żeby w miejscu, gdzie działają archeolodzy, prawda? No, żeby normalnie sobie ludzie po prostu pływali. Wszystko wolno. Tak. A widzicie, tutaj jest jakby odcięty kawałek. Siedzą, piją, lulki palą, jedzą kebaba. A tutaj mamy normalnie pełnowymiarową plażę. Wiesz co? I powiem ci, że jakbym wiedział, to ja bym wziął tutaj sobie normalnie kąpielówki. Nie, no żartuję, bo to później z tej słonej wody się zmyć, nie? A jeszcze teraz, jak widzę, jak wracamy, to tutaj była brama Hadriana. No powiem wam, nie za wiele zostało i mam nawet wrażenie, że te kamyczki, które są położone, to one po prostu sobie spadły i ktoś po prostu ułożył na nowo. Widać, że to mniej więcej z tego miejsca było połamane, popękane. Ale tu była brama. Ale tu się musiało kiedyś dziać. No na pewno. Ja to najchętniej bym się cofnął tak 2000 lat i zobaczył, jak to wygląda, ale niemożliwe. Przynajmniej chyba za mojego życia. Języku po turecku. A, tutaj jest po angielsku. Są dokładnie te same informacje, bo nawet widzę. Przeczytałem to z Wikipedii, ale tureckiej musiałem to tłumaczyć, bo nie ma polskiego opisu w ogóle tego miejsca. Więc z drugiej strony, jeżeli chcecie, żeby wam ktoś to tak ładnie opisał, no to trzeba się wybrać z przewodnikiem. Jeżeli wam wystarczą
jakby opisy z internetu, to możecie sobie tutaj przyjechać sami. W każdym razie nasz samochód kosztuje 50 euro i za te w ciągu tego jednego dnia jesteśmy na przykład na Olimpie, Faselis, no i jeszcze gdzieś pojedziemy. Na pewno jedziemy do jakiegoś innego miasta, bo gdzieś trzeba spać. Może coś jeszcze zobaczymy. Najpierw idziemy coś zjeść, żeby głowa zaczęła normalnie pracować. Wtedy pomyślimy, gdzie my jedziemy dalej. Teraz idziemy już do samochodu, bo sobie tutaj ten teren obejrzeliśmy. Możemy... Tutaj były łaźnie rzymskie. No i dość sporo jeszcze tego muru zostało. Chciałem wam powiedzieć, że różnica między polskim robotnikiem a tureckim robotnikiem jest właściwie żadna. Nasz robotnik siedzi, je, nic nie robi. Turecki robotnik też siedzi, nic nie robi. Tylko, że tureckich jest więcej. Iza, a kamperek skąd? Z Niemiec. Jakby ktoś się zastanawiał albo myślał o tym, to niemieccy kamperowcy nie tylko okupują polskie kempingi, także tureckie. Zobaczcie tam chmur u kotek u góry. Co, jak w bajce? Jak w bajce, fajnie. Z tego co tam widziałem na tych reklamach, to tutaj przy drodze to tak jest przy samej wodzie, więc... Fajnie też się tak w tych tak. Nawet przy drodze. Tak. Nie tylko w centrum. Właśnie tak sobie pomyślałem, że zrobię ci taką wakacyjną atrakcję, bo ja robię wszystko dla ciebie, wszystko. Jak chcesz tak, to masz tak. No. Ty możesz mi za to mówić tyciu. Dobra. Piesio. Sobie leży. O, zobaczcie tutaj przy... Ojej, to będę sobie mógł nogi moczyć. Ty, a tam kaczka, czekaj. Tam kaczka siedzi. Zobacz. Ale jest mega duża ta restauracja. To gęsi są nawet. Kochanie, dobra, muszę być teraz szczery. Wiesz? Ja ci wytłumaczę, czemu są tutaj te gęsi. Słyszysz? Ale wiesz, czemu są te gęsi? Tak. Bo ty sobie wybierasz. Proszę tą. Tak, tą biorę i czekasz godzinkę. I ta gęś jest przygotowywana specjalnie dla ciebie. Słyszysz? Mówisz tylko na ostro, na słodko. Wiesz, okej? Okay? To którą chcesz? Czy kaczuszkę wolisz? Słuchajcie, najlepsze jest to, że Iska też po prostu odechciało jej się jeść. No, tylko powiedziałem, że ona musi sobie wybrać swoją gęś. Jakby ktoś tutaj leciał od Kemer w dół, to są takie trzy restauracje, z czego ta jedna miała już wcześniej ze trzy tablice, tam turbienie. I było właśnie tutaj pokazane te stoliki nad rzeką. To jest rzeka. I dlatego no, nam się na te zdjęcia mi się spodobały, więc postanowiliśmy tutaj zatrzymać. Poza tym ta pierwsza od razu miała... 5 minut. I dlatego postanowiliśmy się zatrzymać w tej, bo jeszcze mówię, ta poprzednia
Widziałem, że tam się zatrzymały trzy busy, więc wydawało mi się, że przez to po prostu będziemy dłużej po prostu czekać na jedzenie. No i QR kod, czekamy. No, powiem wam tak, ja wolę jednak tradycyjny menu. Nie tak. Tak? Tak? Weźmiesz kotleciki? Tak. Ale które to kotleciki jagnięce, tak? Tak, tak. Okej. 500 tych lira to kosztuje. A teraz ja sobie zobaczę coś z takich dań tutaj, takich. Jest tak, produkty śniadaniowe, mięso i produkty z grilla, z kurczaka, ryby. Widzę, że tutaj takie te owoce morza. Produkty sałatkowe, może chcesz jakąś sałatkę? Nie, chcę kotlecik. I widzicie, jak się baba uprze. Ona chce kotlety jagnięce i koniec. Dobra, ja teraz szukam. Słuchajcie, jest bardzo fajne tłumaczenie, bo mi się automatycznie to przetłumaczyło i na przykład jednym z, jest tak, są klopsiki, smażone mięso i fajny taki tutaj jest lokalny tutaj danie, czyli pieczenie włosów. I to jest cielęcina. Co może zaryzykuję i wezmę właśnie to pieczenie włosów. Dobra. Excuse me, sir. Excuse me, you are ready. Spróbujemy tej dwóch potraw. No, no, okej, okej, fajnie. Wstaliśmy tutaj do wyboru. Do wyboru tutaj różne takie dodatki, nawet się tego nie spodziewaliśmy. Przyniósł pan 8, nie? 8 takich różnych dodatków. Dostaliśmy taką pitę jeszcze do tego. I będziemy sobie teraz wcinać. A to co, to szczaw? Jak szczaw wygląda. Ale najlepsze jest to, że słuchajcie, przyniesie nam potrawę i on się pyta, ale my nawet nie wiemy, które jest które, no. Nie? Ale wydaje mi się, że ja to zamówiłem. Ale ja zamawiałam w ogóle kotleciki, jak ja zobaczyłam... Tak, a tu są, a to jagnięce, a to jest jagnięce, to jest jagnięcina. Także wiesz, po prostu na odwrót totalnie. Ale po zobaczeniu tych potraw stwierdziliśmy, że tak będzie dobrze. Nie? Iza ma nową przyjaciółkę. Słuchajcie, zapłaciliśmy za to 1900 lir. To mi od razu w Revolut pokazało, że to jest 218 zł. I to taka naprawdę była spora porcja. Jeszcze z tym dodatkowym tym czekadełkiem, co tam było, nie? Aha. Ale mają te czekadełka takie, nie? Na pewno było to płatne, to nie jest to, że za darmo, ale... Ale było naprawdę smacznie, ale też trochę tak jak generalnie w różnych, ale zobaczcie, toaletę mają bardzo fajną, to jest jedna z takich chyba tej lepszych restauracji, bo naprawdę jest tej czysta. A jakby co, to tu sobie można stopy umyć. Słuchajcie, jesteśmy już w hotelu. Pokażę się, czy to w ogóle fajna miejscowość jest, czy nie. A zaczniemy po prostu. Dzisiaj tak trochę pozwiedzaliśmy, prawda? Znowu nie trafiliśmy do turystycznej miejscowości, ale zobacz. To mi się podoba na skróty. Po przejściu dla pieszych, co? Kebab 80. Mówię o tym, że no widoki tutaj, te uliczki śmierdzą. Tym, słuchajcie, dziwny ja byłem... klimat jest, ja powiem, to jest jakiś dziwny klimat. No. No, to co widzicie w tych właśnie w Bodrum... To są zupełnie, to jest zupełnie, zupełnie coś innego. A tutaj już się zaczyna taka prawdziwa dusza. Ale jest czysto, mimo wszystko.